idą właśnie z tym dynamizmem i po tą istotny wymiar małżeństwa. Mi się bardzo podobała rozmowa, jak ojciec wziął dzieci do lasu i mówi, jakie dzieci, tam paciorek, jakie dzieci chcą paciorek oddać. Teraz będziemy krzyczeć na cześć i chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa. 3-4, dzieciaki się drą, dobra, stop. Krzyczałeś na cześć i chwałę Pana Jezusa? Nie, krzyczałem, żeby głośniej od Niego. To teraz będziesz krzyczał na cześć Boga. Dobra, teraz już będę krzyczał na cześć Boga. Ale to są moi synowie, to są moi komórki. Ja uwielbiam dumę rodziców z dzieci. Jeszcze przerabiacie, tak, ksiądz przychodzi po kolędzie. Moja córka, studentka w Krakowie. Mamo, uspokój się. Słuchajcie, moją babcię świętej pamięci, jak dostałem sutannę i przyjechałem do mojej babci, to w 80 roku, moja babcia tam się nie bawiła w jakieś drobiazgi. Wyszła na klatkę schodową, powiedziała, pani Misiakowa, pani Jakubicka, do mnie. One przyszły, powiedziała, mój wnuczek. Pani Jakubicka, uła. Stałem jak pajac. Ale patrzyłem na babcię, jak ona się niesamowicie cieszyła. Pozwólcie rodzicom zrobić się tutaj. Proszę księdza, moja córka jest najzdolniejsza na uczelni. Mamo, i w całym województwie. Jak będziemy jechać do cioci na święta, założysz tą białą bluzkę. Dobrze, mamo, założę białą bluzkę. Związę sobie jeszcze w koński ogon włosy. To jest ich radość. Jeśli wasi rodzice się wami cieszą, a nie piecem olejowym w garażu i nie samochodem, to jest po prostu ich wielkie święto. Jeśli wychowali was niedoskonale, ale zawsze pamiętajcie, to łańcuchowo idzie. Pamiętajcie, że w Polsce, w samym Katyniu zginęło 20 tysięcy facetów. Twardzieli. W Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy ludzi, z czego większość mężczyzni. Twardziele. Nie ci, którzy szabrowali, ci, którzy walczyli. A ile zginęło jeszcze pod Monte Cassino? Mamy deficyt twardzieli. Dlatego się tacy jesteśmy i nawet w środowiskach katolickich. Proszę mi wybaczyć. Ale kiedy u świętej Anny, jak odprawiałem przez świętą w Warszawie, jedna psychicznie chora kobieta podeszła, żeby mi zabrać hostię w czasie przeistoczenia, weszła do prezbiterium i no, tutaj ją trochę zbuforowałem, Pana Jezusa za siebie, mnie tak niełatwo przewrócić i stoję. I co myślicie? Co zrobili faceci w kościele? No ciekawe, co on zrobił. Ciekawe, co on zrobi. Ja mówię, panowie, czy któryś z was by mi pomógł? Bo ja w tym ornacie to bardziej Batmana przypominam.